Złom dobry wieczór, Max wyprowadził mnie na spacer. Chodź tutaj idziemy, tędy. No i jest przyjemna temperatura. Wiecie? Słońce się przemieściło dalej na świecie. Jest temperatura przyjemna, wiecie. Rozmawiałem sobie z moim kolegą, bardzo miłym, z Sieradza. Krzysztof Sieradza. O tym właśnie. Polecam ten kanał, Strażak Recykling. Jest to bardzo uprzejmy gentleman. Rozmawialiśmy sobie właśnie, no i wymyśliłem tytuł do filmu. Myślę sobie, pójdę z Maxem na spacer, to wam opowiem. Otóż tytuł tego filmu jest... Tytuł tego filmu jest... Ciężka praca życie skraca, moi drodzy. Otóż ciężka praca nie wzbogaca. Mam 54 lata blisko i mogę wam opowiedzieć trochę o tym, że w życiu raczej pracowałem ciężko. Ciężko pracowałem i bogatym się nie stałem, wiecie? Chodź, Max, coś tu idziemy. Tutaj. Czy tam? Tu zrobili mieszkalny budynek z tej byłej drukarni. Tam u góry są jakieś mieszkania. Ciekawe. No więc ciężka praca nie wzbogaca. Muszę spauzować na chwilę. Pracowałem kiedyś bardzo ciężko na rusztowaniach na wysokości. Tam idą znowu ludzie, muszę spauzować. I się nie wzbogaciłem, ale o mało życia nie straciłem, wiecie. Jako kierowca międzynarodowy też pracowałem ciężko, a nawet bardzo ciężko, często do... Jak byłem młodszy, to do takich stanów, kiedy się już ma wizję o mamy oraz słuchowe takie zjawiska dziwne. Naprawdę bardzo ciężko pracowałem do upadłego. No i nie mam dzisiaj nic z tego, nie? Znaczy ci, którzy firmy prowadzili, oni się wzbogacili. Także ciężka praca ciebie nie wzbogaca. Ciężka praca życie skraca. Taki tytuł będzie, że życie skraca. No a... Chodź, Maxu, tam jakaś wiadomość psia bardzo ważna musi być, bo odczytuję dość długo. Więc jaka praca? Czy nie pracować w ogóle? Ktoś zada pytanie. Nie no, bardzo ważne jest pracowanie. Pismo Święte mówi, że kto nie chce pracować, niechaj też i nie je. Jest to świetna zasada, tak? Kto nie chce pracować, niechaj też i nie je. Wszędzie ludzie chodzą, wiecie, muszę się ukrywać, choć tam pójdziemy nad rzekę. Ciężka praca życie skraca, na przykład górnikom, nie? Którzy ciężko pracują, czasami się zdarza, że jest tąpnięcie w kopalni, jest zawalenie się wszystkiego, no i kończą oni życie swoje. Także ciężka praca nie. Tutaj jest przykład właśnie innej pracy. Tutaj się odbywa handel. No i pracować należy, od razu wam powiem, zresztą sami wiecie, nie, tylko ja tylko sobie tak opowiadam, nie, wiem, że mówię do ludzi, którzy wiedzą, na czym polega życie, ale tak sobie opowiadam po prostu, aby z siebie to wyrzucić. Co to ja mówiłem, sam się zagadałem, wiecie, muszę spauzować. Aha, już wiem. No na przykład w moim wieku już nie chce się mi taszczyć ciężkiego złomu, gdzieś z rzeki wyciągać, taszczyć te wiadra i tak dalej. Oglądałem właśnie u Krzyśka film na kanale właśnie Strażak. Ej, nie robimy na chodniku ani kupalni siku. Ty! Na trawie. No więc tak. No znowu się zaciąłem. Pauza. O czym to ja mówiłem? No, żeby nie chce mi się wyciągać ciężkiego złomu z rzeki, nie? I oglądałem filmik u Krzyśka na kanale Strażak Recykling właśnie, jak był z wykrywaczem i używając niewiele energii oraz niewiele siły zarobił, tak? Bo wyciągnął srebrny pierścionek podczas pierwszego swojego wypadu. No i to mi dało też do myślenia, także że lepiej pracować mądrze
niż pracować ciężko. Także ja wiem, jestem teraz na Śląsku, no i tutaj mówić o tym, że ciężka praca życie skraca, to nie jest dobre, ponieważ moje życie może zostać skrócone za to, ale ja po prostu, ja nie jestem Ślązakiem z natury, wiecie, ja inaczej rozmyślam, no i uważam, że pracować należy mądrze. Mądrze, a nie ciężko. Pauzuń. Nie mówcie nikomu, ale będę odchodził od takiego zwykłego złomu, ponieważ jest coraz tańszy i nie chcę mi się z tym babrać. Złom dla złomiarzy, a mi się coś innego marzy i może miedziane kabelki, puszki, zwrotne butelki, jak mówiłem kiedyś, jakiś czas temu, nie tak dawno. Biznes LR, który sobie ciągnę gdzieś na boku, ale mogę w tym roku wejść na całego, do biznesu tego. Znowu pauza. Zauważyłem, wiecie, że sił mi ubywa z wiekiem. Wczoraj przyjechałem z pracy, byłem na Śląsku, byłem w Częstochowie. Zrobiłem tam ze 300 km z hakiem. No i ładowałem na auto paczki, potem je wyładowywałem. I trochę się zmachałem, przyjechałem do domu, miałem plany wyjść w teren. Mimo, że było ciepło, a jednak zmogło mnie zmęczenie. No i tak sobie myślę, że właśnie ten złom taki ciężki gdzieś tam z rzeki, gdzieś tam taszczyć, to mi się już nie chce na starość. Wolę z wykrywaczem pobiegać gdzieś, wyciągnąć większe pieniądze i lżejsze gabarytowo, ale wiecie, większe objętościowo, że tak powiem. Kaczuszki lecą, 4. Super, pięknie poszły. Objętościowo, jeżeli chodzi o pieniądze, tak? Że większe pieniądze, a mniej się umęczyć, tak? Także o to właśnie chodzi, żeby pracować mądrze. No i każdego zachęcam, aby coś czytał w życiu, aby nie oglądał gotowych obrazków, ale żeby coś czytał, aby używał swojej mózgownicy, aby było lepiej, nie? Aby poprawić swój stan posiadania, czy też nie wiem, żeby się rozwijać w życiu, nie? Aby iść do przodu, a nie być w jednym miejscu, dreptać ciągle i tak dalej, nie? Widzę, że niektórzy się boją komentarz napisać pod ostatnim moim filmikiem na temat passenger recycling. Nie bójcie się, chyba że jesteście tak mocno związani więzami miłości w tej sekcie różowej. Nie bójcie się, napiszcie komentarzyk. Chyba że boicie się, że was zlinczują, tak? Dobrzy ludzie, którzy świat ratują. Chodź Maksy, pójdziemy do wody. Także tutaj wody coraz mniej, moi drodzy, chyba idzie susza. Chociaż jeszcze się tam gdzieś pies mój zamoczy. Można przejść do Czech prawie suchą nogą. Tu płynęła kiedyś rzeka Olza. Można kręcić filmy post-apokaliptyczne. Jest drzewo na opał. Tam też jakiś chrust. Woda sobie jeszcze płynie. No prawie suchą nogą można do Czeskiej Republiki przejść, gdyby się chciało. Ale chętnych jest mało. Ludzie wolą mostem, nie? Rower to jest piękna rzecz. Właśnie na rower się wybrać chciałem wczoraj, ale się poddałem. Także czekam na te chłodniejsze dni, wiecie. Wtedy będzie więcej działo się w terenie u mnie. Dopóki mnie nie zamkną, nie? Ponieważ na pewno nie będę płacił żadnych pieniędzy Gładkowskiemu ani prawnikowi jemu. Także prawdopodobnie pójdę za kraty. Ale póki jeszcze jestem na wolności, ponagrywam trochę filmów niskiej jakości. Zachęcam was do tego, aby życia nie marnować, aby coś czytać, aby się edukować. Sprzedaj telewizor, kup rower, zbieraj puszki aluminiowe. Chociażby, prawda? Chociażby. To już jest coś. Wyjść z domu, wsiąść na rower, pozbierać puszki aluminiowe oraz butelki zwrotne. I uzbierasz kiedyś sumy zawrotne. Zachęcam też gorąco do handlowania. Lepsze jest deko handlu niż kilo roboty. Także, a na każdy towar znajdzie się klient, na pewno. Ludzi jest dużo dookoła. Także
a internet daje możliwości wręcz nieograniczone, także nie marnuj swojego czasu przed telewizorem, gdzieś przed monitorem, oglądając gotowe obrazki. Stwórz własny obraz swojego życia w dobrobycie. O tak, takie może być i twoje życie, i moje życie. Idziemy do chałupy już. Także ciężka praca nie wzbogaca. Ciężka praca życie skraca. Wszystkiego dobrego od zawodowego Maxa, psa jego. I co? Do następnego. Do następnego.